Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam ryby na czytanie z serii, co jest przed nami ukryte. Ryby to czytanie na blisko miesiąc, czyli od pełni do kolejnej pełni, od dzisiejszej pełni 7 marca do kwietnia, do pełni w miesiącu kwietnia, kwietniu. I moi drodzy, pamiętajcie, że czytanie jest ogólne. Tak więc nie będzie spójne z każdym z Was. Weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie dla osób, które miały tego czytania usłyszeć. Będą dwa przekazy, chyba że wyniknie z nich więcej niż dwa. W każdym razie zaczynamy i zobaczymy, co też przed Wami się ukrywa. Jeżeli nie jest to w tym miesiącu Wasza sytuacja, Wasza historia, nie przejmujcie się, może następnym razem będzie coś dla Was. Ok. Co jest ukryte przed rybkami? W przekazie pierwszym dla rybek, co jest ukryte przed rybami? Rycerz mieczy, wisielec. płkapa pucharów drugi przekaz dla rybek drugi przekaz dla rybek 7 pentakli Diabeł i sąd ostateczny. Dobrze. Ryby. Rycerz Mieczy, Wisielec i cztery puchary W pierwszym przekazie e, może ten przekaz dotyczyć osoby, która by przed wami ukrywała jakąś sytuację. To może być osoba z trygonu powietrza, bliźnięta waga lub wodnik. Rycerz Mieczy jest stricte kartą bliźniąt, ale jeżeli nie jest to żadna osoba spod tego znaku, to może być ktokolwiek inny. Osoba po 30 roku życia, po 35 roku życia bardziej. I moi drodzy, tutaj ktoś będzie starał się w sposób nieszablonowy. No, właśnie w sposób niestandardowy, nieszablonowy, rozwiązać jakąś sytuację, do której będzie dążyła ta osoba dosyć szybko. Jest to być może spowodowane właśnie charakterem, tak? Osoby na tej karcie. To jest taki ktoś, kto pojawia się nie wiadomo skąd, to zrobi zamieszanie, lub co więcej, jeżeli chodziłoby o jakąś relację czy znajomość. No to, kochani, jest w stanie zamieszać, pojawić się nie wiadomo skąd i, kochani, zniknąć bardzo szybko. Natomiast, no, jest to osoba na pewno, która tak jak miecze na to wskazują, ma lotny, bystry umysł, ale też, no właśnie, jest trudna w komunikacji. Trudna, szorstka w komunikacji, może po prostu ten język tej osoby jest ostry. Po prostu, tak jak ten miecz. Aczkolwiek, moi drodzy, no może to dotyczyć tego, że ktoś ukrywa zamiar jakichś, jakichś niezbyt miłych kontaktów, ale też, kochani, no ukrywa osoba zapobieć jakichś nagłych zdarzeń, nagłych wydarzeń, niespodziewanych. I teraz ktoś będzie próbował tutaj w sposób nieszablonowy, niestandardowy, jeżeli ta osoba próbowała coś kiedyś w waszym życiu wcześniej, nieważne w jakiej płaszczyźnie życia, tak, czy w płaszczyźnie zawodowej, biznesowej, czy relacyjnej, nie wiem, związkowej, rodzinnej, jakiejkolwiek, jeżeli ta osoba próbowała czegokolwiek wcześniej i w jakiś sposób nie uzyskała tego, nie osiągnęła tego zamierzonego celu, to w tym momencie osoba ukrywa, że po prostu użyje niestandardowych. Środków niestandardowych, rozwiązań, bo tu bardziej jest, chodzi o szukanie rozwiązania i konieczność jakiejś interwencji. No więc osoba tutaj, kochani, ukrywa, że kończy zawieszenie, kończy jakieś zatrzymanie. Być może kończy jakieś przy, przymuszanie do zawieszenia, do zatrzymania jakiejś sytuacji, ewentualnie jakichś relacji. Tak jak mówię, to może dotyczyć oczywiście współpracy zawodowej, współpracy, relacji osobistej lub jakiejś sytuacji też rodzinnej, bo nie mamy tutaj żadnej karty, która mówiłaby, która stricte dotyczyłaby na przykład tylko finansów, tylko, tylko uczuć. Co prawda, są tu kielichy, ale jest tutaj, są tu myśli przede wszystkim, to co w głowie, to co osoba myśli. Karta Wisielca to jest duża Arkana i to jest karta Ryb. Więc tak naprawdę ktoś chyba ukrywa, że może zamierza postąpić trochę w waszej, po Waszemu, po Waszej energii. Aczkolwiek tutaj no nie będzie już tego zatrzymania, nie będzie tego zawieszenia, nie będzie tego medytowania, nie będzie. Dawania czasu, bo tutaj te dwie karty obok siebie mówią o tym, że tu już nie ma czasu. Ta osoba już po prostu nie ma czasu. To już jest za późno. Nie wiem, na jakieś dogadanie się, na jakąś, na wypracowanie jakiegoś kompromisu, na pójście na kompromis. Był czas na uzgodnienie pewnych rzeczy: te rzeczy, jakieś sprawy, kwestie, czegokolwiek, by one nie dotyczyły, nie były uzgodnione na czas. Przeciągały się, było to zatrzymanie, zawieszenie, może takie odwlekanie, odkładanie, trudno powiedzieć, która ze stron co odkładała, natomiast no, w związku z tą sytuacją tutaj już nie ma czasu. I to nie chodzi tylko o to, że ktoś sobie wymyślił, że nie ma tego czasu, tylko po prostu tego czasu już nie ma. Coś, co było, się skończyło, nie ma dalej racji bytu, nie ma możliwości, aby coś kontynuować tak, jak było dotychczas, w sposób, jaki, w jaki istniało coś dotychczas, no to jest już po prostu niemożliwe i to wynika z uwarunkowań zewnętrznych, to nie wynika z decyzji tej osoby, czy też nie wynika z decyzji, z jakiegoś kaprysu, czy z jakiegoś postawienia na swoim, no tylko to wynika po prostu z odpowiedzialności czyjś tak, no że ktoś... Przyjmował na siebie zbyt dużą odpowiedzialność przez jakiś czas, poprzez wasze najwyraźniej zawieszenie, zatrzymanie jakiejś sytuacji, czy odwlekanie jakiejś sytuacji, ale to nie jest już do dłużej możliwe i to się po prostu kończy w miesiącu marcu. Kończy się ta sytuacja, osoba, moi drodzy, przy użyciu niestandardowych rozwiązań, niestandardowych środków, a być może po prostu wprost, tak, idzie po swoje. Dlatego, że no idzie po swoje z tym na tym koniu z tym mieczem. Jest, następuje koniec tego zawieszenia, koniec tego zatrzymania. Ta osoba przecina tym mieczem to zatrzymanie, to zawieszenie, to spowolnienie, to odwlekanie, to być może mydlenie oczu i. albo yy, no tu mogła mieć taka sytuacja, jakby przez yy, stronę kogoś spod znaku ryb, być może. A ktoś próbował dać kogoś na przetrzymanie i y, być może tkwić w jakiejś komfortowej sytuacji, po prostu we, w swojej sytuacji, jaką chciała ta osoba utrzymać, ale nie jest to dalej możliwe. Po prostu, jeżeli ktoś nie chce wyjść ze strefy komfortu, no to ktoś zrobi to za tą osobę, bo nie ma y, takiej możliwości, aby y, powiedzmy jedna osoba żyła w strefie komfortu do końca życia i uważała, że coś. Na przykład, nie wiem, należy się tylko z tej osobie, albo tylko ta osoba może w ten sposób w jakiejś relacji czy związku funkcjonować, a drugiej osobie to się nie należy i ona nie ma takiego prawa, ona ma inne prawa, albo nie ma w ogóle. No nie. Kochani, prawo do wolnej woli ma każdy. Każdy ma prawo takie, same, takie samo. Nie to, że jedna osoba ma inne prawo, a drugie ma inne, no nie. A wszyscy funkcjonujemy wobec tego samego prawa i mamy takie same możliwości i prawa zwłaszcza jeżeli to do, dotyczy właśnie relacji, związków, pracy, współpracy, jeżeli dotyczy to bytu, egzystencji, miejsca do życia, no to mogą być bardzo różne sytuacje, także dla każdego z was zapewne coś innego. Także to nie jest tak, że komuś coś się należy, a komuś się nie należy, albo że nie wiem, ktoś ma z czymś problem, to go musi rozwiązać, owszem, to go rozwiąże. Natomiast jeżeli nie uda się, nie udało się na przykład dotychczas rozwiązać problemu w sposób Wiecie, jak rozwiązują ten, to, te problemy cywilizowani ludzie, no to, to trzeba użyć innych rozwiązań, które nie są bezprawne. One są właśnie zgodne z prawem. Tylko być może ktoś wcześniej nie sięgał po rozwiązania zgodne z prawem, ponieważ y, liczył się jakby m, ze stosunkiem do tej osoby, być może, tak? Czyli albo że ktoś, na przykład, nie wiem, był <laughs> czyimś mężem, żoną, partnerem, partnerką, nie wiem, osobą, partnerem biznesowym, współpracownikiem. Albo córką, córką czy, czy też nie wiem, bratem, siostrą, yy, synem, tak? Tutaj w tym momencie jakby już te konwesanse są odkładane na bok. Konwenanse, przepraszam. Są odkładane na bok. Bo tutaj już yy, no nie ma na to miejsca. Skoro ktoś może yy, pokazywać, że w sumie to, to. sprawa go nie dotyczy, jakby osobę traktuje jakby obcą, no to w takim układzie to też rycerz mieczy musi potraktować tą osobę tak samo, prawda? Wiecie, jak y, nie da się czegoś zauważyć, samemu się nie chce czegoś zobaczyć albo się widzi, ale, ale nie chce się do tego przyznać i nie chce się wyjść ze strefy komfortu, no to wtedy, jeżeli samemu się tego nie widzi, to ktoś Wam to pokaże po prostu. To jest dokładne lustrzane odbicie. Wystarczy zachować je tak samo, jak my się zachowujemy i wtedy zobaczymy nasze zachowanie. Dlaczego tak? Bo są cztery puchary, i cztery puchary mówią właśnie tutaj o rozczarowaniu. Osoba ukrywa, że jest tą sytuacją lub tą osobą rozczarowana. Czyli nieważne w jakiej to jest płaszczyźnie no nastąpiło tutaj zbyt duże rozczarowanie tą całą sytuacją, być może właśnie tą osobą. I tutaj, kochani, już jest ktoś znudzony ciągle tym, co słyszy, ciągle tym, co jakby. Słyszę w czyimś być może trudno powiedzieć, czy usprawiedliwieniu, czy w czyjejś decyzji, czy no właśnie, to też nie jest kwestia niczyjej decyzji, bo to po prostu jest, tak jak mówię, wolna wola, którą jedna osoba szanowała zbyt długo i zatrzymuje to zawieszenie, i przestaje szanować czyjąś wolną wolę, skoro druga strona tej wolnej woli nie szanowała. I tyle. W każdym razie jest tutaj niezadowolenie i ktoś ma zamiar no, zakończyć, tak, przerwać to niezadowolenie. Przerwać też, kochani. Bo to wynika bardziej z tego, że ktoś po prostu chce poprawić swoje życie. Po prostu chce. Chce żyć tak, jak mu się należy, tak jak każdemu się należy być może, tak jak jej się należy, tak? I no, tutaj jest ewidentnie czyjeś rozczarowanie, które kochani no, mówi o tym, że, że sytuacja dojrzała już do tego, aby, kochani, zmienić ją, aby to poczucie jakiejś beznadziei. Minęło, bo po mm, przerwaniu tego zawieszenia zatrzymania, być może ze strony ryb, no, ta osoba wie, że widoki na przyszłość są dobre, tak? Nie ma sensu się martwić tym, tylko po prostu trzeba coś zrobić, tak? Czyli trzeba mm, podjąć własną decyzję, do której ma się prawo, czy też po prostu zacząć działać, bo też ma się do tego prawo, tak? E, czyli e, nie ma się co tutaj czuć niezadowolonym. E, I Kochani, no trzeba zauważyć tę szansę e, i ta osoba zauważa tę szansę, tak, że, e, no, że po prostu wystarczy zacząć żyć po swojemu. Nie żyć tak, jak ktoś każe, jak ktoś chce, tylko żyć tak, jak my mamy do tego prawo. Tak samo jak, e, nie wiem, jakaś ryba, czy, czy jakaś inna osoba spod innego znaku ma prawo żyć i tak żyje, bo jest jej tak dobrze, to każda inna osoba ma prawo do takiego samego życia. I nie może być przez nikogo wstrzymywana żadnym zawieszeniem, żadnym, żadnym, co gorsza, mówieniem, że czegoś nie można zrobić, albo czegoś się nie da robić, albo ktoś czegoś nie chce zrobić. Bo jak ktoś czegoś nie chce, a inny czegoś chce, no to się, jak się nie może ktoś dogadać, to po prostu trzeba robić swoje i tyle. I każdy w życiu tak żyje, a nie czeka na kogoś, wiecie, 150 lat, bo to jest po prostu niemożliwe. I to dotyczy wszystkich płaszczyzn, relacji osobistych współprac, może jakieś relacji między domownikami, między no może nie domownikami, No między w ogóle, tak? W stosunkach rodzinnych, w stosunkach osobistych, relacyjnych, związkowych, partnerskich, firmowych. To pierwszy przekaz. Drugi przekaz, moi drodzy, siódemka pentakli diabeł i są dostateczne. No i to tak mocno jest ktoś tutaj w tym drugim przekazie. Zniecierpliwiony. Tu jest bardzo duże zniecierpliwienie, i słuchajcie, tutaj jest jakiś przekaz na jakieś niespełnione uczucie czyjeś. I teraz tak, albo ktoś o czyjeś względy dosyć długo zabiega, próbuje robić jakieś podchody, i to nie wychodzi komuś, a ktoś ma bardzo dużą żądzę uwiedzenia po prostu drugiej osoby. Słuchajcie, jest dla kogoś taki przekaz, że no, przez czyjeś albo zaniechanie działań, albo właśnie zniecierpliwienie, albo po prostu przez jakieś ograniczenie. Jakieś uczucie, ktoś ukrywa, że ma niespełnione uczucie w waszym, w waszym kierunku. Inny przekaz mógłby być taki, że po prostu ktoś czuje, że jest nudno, że jest monotonnie, że druga strona nie spełnia oczekiwań pokładanych w jednej ze stron, tak? Być może nie ma jakichś widocznych efektów w danej sytuacji, w danej relacji. To może dotyczyć relacji, ale i pracy. Bo tutaj mo może być też, kochani, jakieś przemęczenie obowiązkami, długotrwałą pracą, jakimś skomplikowanym projektem. Ktoś, kochani, może też ukrywać, że ma zastój w poszukiwaniach pracy, że nie ma ofert pracy. I moi drodzy, i, i ten, przy tym diable, zarówno jeżeli sytuacja dotyczyłaby nawet sytuacji powiedzmy w płaszczyźnie zawodowej. To diabełek, moi drodzy, no może tutaj być ktoś kuszony jakąś manipulacją do jakichś ciemnych interesów. Wiecie, może ktoś nie jest w stanie, nie może. Odbić się finansowo, czy zarabiać finansowo legalnie, i będzie, kochani, się ktoś chciał ukryć, to, że decyduje się na, no, na jakąś nielegalną, na jakiś nielegalny zarobek, nie wiadomo, czy jednorazowy, czy nie. Może to być spowodowane też, znaczy, spowodowane to, wiemy, czym jest, tak? Może to skutkować no, właśnie to, że ktoś po prostu może was w związku z tym okłamać, tak, z jakiego źródła pochodzi, y, pochodzi na przykład y, jakieś wynagrodzenie, jakieś finanse, tak? Skąd jest nagle, na przykład, na coś a wcześniej nie było. Ale z drugiej strony y, jest taka sytuacja, w której y, poza jakąś pracą, czy jakimś nielegalnym źródłem zarobkowania, może tu być po prostu, tak jak wspomniałam wcześniej w ogóle to może być ukrywana też niechciana ciąża czyjaś ale nie musi bardziej tutaj ktoś właśnie ukrywa to, że ma że ma jakieś uzależnienie jest ograniczana osoba albo ktoś nadużywa władzy wykorzystuje swoją pozycję do jakichś niecnych celów korzysta z jakichś ryzykownych przygód może jest przy tym trochę przemocy, agresji Słuchajcie, no, może też ktoś ukrywać to, że jest w jakiejś relacji, w jakimś związku, w jakiejś współpracy, albo poniżany, wykorzystywany, krytykowany. Tu może być dużo też nieczystych interesów, trochę zdrady własnych zasad. I jeżeli no. Ktoś ukrywa po prostu brak wartości moralnych, też czy to dotyczy relacji, czy to dotyczy współpracy. To jest osoba, która ma bardzo silny charakter. To może być koziorożec, bo to jest karta koziorożca, ale nie musi być. W każdym razie, no może też, kochanie ktoś ukrywać, że pomimo, że jest ograniczana osoba, to jednak ma czas i pokusy i korzysta z tych pokus, tak? Może skorzystać z tej pokusy mogła tu mieć miejsce jakaś zdrada. Co ktoś próbuje ukrywać nadal. Ktoś może, jeżeli macie jakąś nową, świeżą znajomość i kogoś o to nie podejrzewacie albo nie znacie tej osoby, no to może być też tak, że, że ktoś prowadzi, rozwiązły tryb życia i nieustannie szuka nowych wrażeń. Może tak być. A dla części z Was, jeżeli ktoś właśnie próbuje zabiegać i się nie udaje o waszą osobę, no to może to ktoś, wiecie, tak kochani, chcieć zrobić, no właśnie w taki sposób, pokazując jakieś silne uczucie, bardzo silne uczucie albo silne uzależnienie, obnażać może ktoś, próbować wasze słabości, ktoś może jest namiętny, ale jednocześnie zaborczy. Więc to może być ukrywana taka relacja, związek, który jest dosyć skomplikowany. Z tego względu, że są tu bardzo mm, skrajne emocje. Ktoś może ukrywać faktycznie, że zamierza uwieść, zniewolić, być może manipulować drugą osobą i doświadczać wielu pokus. I w, w sądzie o, ostatecznym, rybki, to jest taki moment w życiu, gdzie no, ktoś już robi bilans życiowy, początkuje zmiany. I zupełnie nowe sytuacje. I tutaj dla części z was jest taka informacja, że tu może być ktoś ukrywa jakąś zmianę w miejscu pracy. Być może zmiany miejsca zatrudnienia, to że zmienia pracę lub zmienił pracę, zmieniła. Nie wiem, że może ktoś odchodzi na tą emeryturę, a miał nie odchodzić, albo że ktoś otrzymał spadek, bo to jest też możliwe. To jest też możliwe i tu może być ukrywana taka sytuacja. No, może też ktoś ukrywać, że albo wymierzy sprawiedliwość, bo w sądzie ostatecznym, słuchajcie, to może być jakaś sprawa, która może ktoś ukrywać, że wniósł sprawę do sądu. Tylko wiecie, to może być bardzo różna sytuacja, bo owszem, to może dotyczyć spraw związkowych, relacyjnych, że ktoś tam wniósł pozew, na przykład o rozwód, albo pozew o podział majątku. Ale może ktoś wniósł pozew sądowy w zupełnie innym postępowaniu, tak? Ale to tylko jeżeli ktoś słucha i z kimś to rezonuje, to sami wiecie, kogo to dotyczy, i czy to, i czego dotyczy ta, to postępowanie sądowe. To jest taki trochę decydujący moment, w którym ktoś zamierza wrócić do jakiejś sytuacji z przeszłości tylko po to, aby się ostatecznie z tą sytuacją lub osobą rozprawić i to może ktoś ukrywać, wiecie? To jest bardzo prawdopodobne. Więc jakaś osoba z przeszłości. To może być też osoba spokrewniona, bo w sądzie ostatecznym to są więzy krwi i to może być ktoś z rodziny, ktoś spokrewniony, ale nie musi być. To może być były partner, była partnerka, były partner lub partnerka biznesowa, mąż, żona, tak. No, ktoś może chcieć powrócić do jakiejś sytuacji po to, aby ją yy, Wskrzesić ją ponownie po to, aby ją ostatecznie rozliczyć, zamknąć, tak? Jakby powrotu do czegoś, co było po to, aby to zakończyć. To może tak być też. Dlatego mocno ktoś może tu na przykład słuchajcie, ukrywać, że nawiązał ponownie kontakt z byłą partnerką, z byłym partnerem czy z byłym małżonkiem i No, i właśnie, może ktoś zrobił jakiś decydujący krok w kierunku założenia rodziny ponownie albo nawet posiadania dzieci, lub po prostu y, rozpoczął ktoś jakiś romans i to jest tak, to jest bardzo kwestia, może być skomplikowana, bo może tak być też. No, skomplikowana, dlatego że no, jest to ukrywane, tak, i, i nie jest to wiadome, że to jest, że to się dzieje w trakcie ewentualnie tak jak wspomniałam ktoś ukrywa, bo tutaj w Diable jest spadek w Sądzie Ostatecznym też jest spadek ktoś może po prostu ukrywać postępowanie o spadek po dziadku po babci czy też po rodzicach ewentualnie ktoś może ukrywać sprzedaż jakiejś nieruchomości na przykład lub innych wartości rodzinnych to tyle moje drogie ryby mm. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze i do następnego razu. Buziaczki, papa.